redakcję. Moje nazwisko Andrzej Krzywkowski. Co o pogodzie, co o sezonie. Bardzo trudny temat, bardzo trudny sezon, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne przede wszystkim. Bardzo chłodna wiosna, potem przymrozki bardzo długo, potem niska temperatura, maj, czerwiec, okolice sadzenia. Lato raczej pochmurne, także skutkuje to spadkiem plonu w tym roku. Dobre wyniki warunkują od dobrych odmian po prostu, także zaczynamy od Muriela, bardzo dobra odmiana, bardzo wczesna, bardzo plenna. Potem mamy Burgunda, mamy z żółtych mamy Soli, mamy Morfeo, także uzupełniamy czokłą, uzupełniamy innymi jeszcze odmianami. Jesteśmy w gospodarstwie pana Andrzeja Krzywkowskiego w Potworowie. Przeważającą część produkcji w tym gospodarstwie stanowią odmiany z oferty firmy Hazera i HM Kloss. W ręku trzymam owoc odmiany Muriel. Odmiana stała się w ostatnich latach bardzo popularna w tym rejonie. Doskonale radzi sobie z upałami, jakie w ostatnich latach pojawiają się. Nierzadko mamy ponad 30 stopni i ta odmiana wysoko plonuje w tych warunkach, dając doskonałej jakości owoce. Tak wygląda owoc Muriela po przekrojeniu. Proszę zwrócić uwagę na grubość ścianki. Średnio osiąga ona 10 mm grubości. Obok mnie na słupkach widzicie Państwo kilka owoców odmiany Czuka. Proszę zobaczyć, jakiej jakości jest to owoc. Jest to odmiana gruntowa, ale bardzo często uprawiana przez producentów w tunelach. Tak wyglądają owoce po przekrojeniu. Proszę zwrócić uwagę na grubość ścianki. Średnio jest to grubość około 10 mm. W prawej ręce trzymam owoc odmiany Muriel, w lewej odmiany Czoka. Nowością w naszej ofercie jest odmiana Burgund. Zwykliśmy mówić, że jest to odmiana tworząca owoce klasy premium. I rzeczywiście tak jest. Są duże, ciężkie, w bardzo ciemnej barwie. Ale największą zaletą Burgunda jest ogromny plon, ponieważ jest to odmiana, która nie traci wigoru i bardzo dobrze plonuje od pierwszego do ostatniego piętra. Kolejną żółtą odmianą w naszej ofercie jest odmiana Soli. Dobrze znana na rynku od wielu lat. Należy zwrócić uwagę, że jest to odmiana o bardzo ciężkich owocach. Nie są one wielkie, ale mają dużą wagę. Także jest to istotne przy osiąganiu wysokich plonów. Proszę spojrzeć na grubość ścianki owocu odmiany Soli. Co najmniej 10 mm. Owoc niewielki, ale bardzo gruba ściana. Obecny sezon paprykowy znacząco różnił się od tego, do jakiego przywykliśmy w ostatnich sezonach. Stosunkowo chłodna wiosna, chłodny kwiecień, chłodny maj, spóźnione przymrozki. Mieliśmy tutaj do czynienia jeszcze około 20 maja z temperaturą minus 3-4 stopnie. Znacząco spowolniły początkowy rozwój roślin, więc w tej chwili mamy do czynienia z o wiele niższym plonowaniem. Myślę, że jest to na poziomie 60-70% normalnego plonu. Szczęśliwie poziom cen na paprykę jest stosunkowo wysoki i mamy nadzieję, że zrekompensuje te niższe plony. Istotną rolę w tym roku odegrała bardzo łagodna zima. Miała ona głównie wpływ na przezimowanie szkodników, jak mszyce czy wciornastki, które niestety dały się we znaki producentom.